Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w piśmie. A kto to jest budowniczy? Budowniczy to jest ktoś, kto buduje domy, łączy cegły, robi bloki, buduje jakieś miasto, robi przedszkola i tak dalej. I szkoły. No bo jakby nie było, było budownika, to by ludzie nie mieli domu. Musieli sami sobie budować. Jakby nie było domów, to by ludzie, kiedy jest burza, musieli stać na polu. Skąd by ludzie wtedy byli biedni, bez domu. Bo jakby nie było budowniczych, to by sami musieli wyrobić domy z drewna. A skąd wiadomo, że ktoś jest dobrym budowniczym, że jego dom, który zbudował, się nie rozwali, nie przewróci? Jest taki rozsądny, na przykład jest taka historia z Biblii, że nierozsądny człowiek budował swój dom na plaży, a drugi na skalę. To dzisiaj opowiadamy sobie o Ewangelii, jak Pan Jezus mówił, jak budować domek. I mamy dwóch panów. Trzeba by było, żebyście zaproponowali. Jeden jest taki mądry pan, a drugi to taki trochę nie za bardzo rozgarnięty. Taki trochę guptasek. To którego byśmy zrobili guptaska, jak myślicie? Który będzie guptasek? Ten. Ten? Ten. Nie, ten. Ojej, no to mamy problem. Bo tak. Tutaj widać, że on jest taki uśmiechnięty, bo on zbuduje sobie tu dom, nie tutaj. Ten na piasku zbuduje, ten, tak? Ale ten... A ten? Ten nie jest uśmiechnięty. Ten... Bo za ciężko nie, pracować, bo, nie? No. Aha. Czyli ten guptasek jest uśmiechnięty, niczym się nie przejmuje? Że może mu brać. Aha. A ten podszedł do sprawy poważnie. I zastanawia się, jak ten dom trzeba wybudować. Zapraszam nie... samemu domek. Proszę? I domek chcesz sobie zrobić. Aha, ty chcesz domek sobie zrobić, tak? A na piasku czy na skalę, Faustynka? Co? Chyba w pobliżu. Dobra, to Faustyna na razie buduje swój domek, a my się skupmy tutaj. Dobra, bo Pan Jezus mówi, że człowiek roztropny, czyli taki mądry jak ten pan, to buduje domek na skalę, żeby... Pamiętacie, jak byliśmy nad morzem, jak żeśmy robiliśmy taki korytarz z piasku, nie? I tam nam wpływała woda i potem do takiego bajorka żeśmy musieli zbierać. I czasem było tak, że te brzegi z piasku, jak przyszła trochę większa fala, to się nam zburzyły i musieliśmy to od nowa wybierać. Pamiętasz, Bartek, nie? No i właśnie tak się dzieje z takim domkiem, który... Ktoś, nie wiem, czemu ten domek jest taki mały w ogóle, a ten jest wielki, ale to chyba nie ma... bo jego już podmyło. To on już jest w ogóle... Aha, to ja teraz rozumiem. Czyli to Faustyna był duży domek, taki jak ten, ale był zbudowany na piasku, przyszła fala, szast, prast, zawiał wiatr i nie ma domku. A ten, no rozumiem teraz, bo tu jest... Widzicie, ja nie wiedziałem. I tu jest domek i on się całkiem zatopił, został już tylko komin, a ten jest dobry. Tu jest komin i cały na skalę jest utwierdzony. No i właśnie Pan Jezus nam próbuje powiedzieć przez to, żebyśmy byli tacy mądrzy, żebyśmy się zastanawiali, jak te domy nasze budować. Ale nie tylko takie domy prawdziwe, tylko też to ma jakieś takie głębsze znaczenie. A nasz dom to jaki jest, Bartek?
nasz, ten, co tu mieszkamy. Duży, nie? Tak. Z cegieł? No, chyba z jakichś takich... Zmyje nas ulewa. Zmyje nas... No właśnie, ulewa. Ostatnio były takie ulewy straszne, pamiętacie? Nie. Trochę nam garaż tylko zalało, ale dom stoi dalej. A czemu nas nic... Czemu my domy wytrzymy? No, blok wytrzymy. Nie, ma fundamenty. No co prawda tutaj może skały nie ma, nie? Tu, gdzie nasz domek jest, ale chodzi o to, że fundament jest betonowy, twardy. No i nie widać tego fundamentu. I Pan Jezus, myślę, że chyba chce nam powiedzieć, że nie tylko jak budujemy domy, ale też jak zabieramy się za różne inne zadania w życiu, przedszkole, szkołę, pracę, to najpierw trzeba się dobrze zastanowić, jak to wszystko zacząć, a najlepiej zacząć z Panem Jezusem. Ja to Wam powiem, że czasem jak zaczynam coś bez modlitwy i nie pomodlę się rano i biegnę zestresowany do pracy, to potem tak mi się to nie układa jakoś, albo mi ta robota nie idzie, albo jakoś tak, no jakoś, może teraz nie umiem tak wytłumaczyć Wam, ale no tak czasem mam poczucie, że mi ta robota nie poszła do przodu. Ale jak się rano nieraz pomodlę i chwilę wyciszę, poproszę Pana Jezusa o pomoc, to jest zupełnie inaczej. To jest tak, jakbym właśnie na skalę wybudował. Idę do pracy, robię robotę, wracam do domu do Was, mam dobry humor, ale to dlatego, że zapraszam Pana Jezusa. A mamusia, jak to u Ciebie jest? No, jest podobnie. U mnie jest podobnie, jak się mam dużo rzeczy na głowie. Dużo biegam i zapominam trochę, żeby trochę więcej czasu temu Panu sobie poświęcić niż tylko minutkę. To jest strasznie ciężko. To jest dużo różnych problemów. Znajdę czas, żeby się pomodlić, nawet jak się modlimy razem w samochodzie. Pamiętam, w czwartek idziemy do szkoły i do szkoły, to wtedy ten dzień jest inny i już Pan Jezus jest i się mi pomaga, kiedy jest ciężko. Pamiętacie, jak sobie auto zepsuliśmy? Jak na śrubkę się nadzialiśmy? I wtedy Bartek powiedział, tak? Bartek, tak to było? Bartuś to powiedział, że mamusiu, nie pomodliliśmy się. No i auto miało dziurę, trzeba było naprawiać. A ja Wam też tak powiem, że już odkąd wróciłem z zagranicy i jeżdżę już autem z 10 lat od tego czasu, już mamy w sumie drugi samochód teraz, jeszcze Pan Dziążka mamy. I przez wszystkie te lata staram się zawsze przeżegnać przed jazdą. To tak jakbym trochę na skalę budował dom, bo Panu Jezusowi powierzam tą jazdę i nie miałem żadnej stłuczki jeszcze. Faustynko, chodź nam pokaż ten swój dom. I będziemy kończyć, wiesz? Powiedz nam, czy jest na piasku, czy na skalę. Na skalę. To musimy zrobić test. A Pana Jezusa zaprosiłaś do tego domku? Tak? Dobra, to słuchajcie, to... Trzeba uderzyć w dom, może fale, albo wichry najpierw. Dmuchamy wszyscy. No stoi. Teraz Bartek, zrób fale. Ale jak? Takie, wiesz, takie... Oj. Nie, no wejść na domek. No to... Tak by też padą. Trochę się chwieje, ale stoi. Porozmawiajcie o tym, jakie wartości w waszych domach powinny być najważniejsze, powinny być fundamentem, żeby wasze rodziny były szczęśliwe. I narysujcie teraz na kartce dom, duży dom, w którego fundamentach uwzględnicie właśnie te wartości, które są najważniejsze dla waszej rodziny.